tobą idą, szel za tobą idą. Dlaczego ta dzisiejsza uroczystość jest taka ważna dla Was? Stało się już tradycją, bo od kilku lat spotykamy się w miejscowości Mikorzyn przy symbolicznym grobie porusznika Pieszkańskiego, który to zginął 14 sierpnia 1920 roku na rzece Wisła, właśnie obok miejscowości Mikorzyn. Młody porusznik Pieszkański, 20-letni, był kapitanem statku Moniuszko, który dowoził do Warszawy dla powstańców różnego rodzaju zbrojne przedmioty oraz żywność. Co roku przychodzicie tutaj w to miejsce, co roku składacie symboliczny wieniec. Tak, co roku jesteśmy tutaj na miejscu wraz z miejscową społecznością, z radnymi, sołtysami. Myślę, że co roku jest tych osób coraz więcej i ta tradycja będzie dalej kultywowana. Spotkaliśmy się dziś w tym miejscu, by upamiętnić wszystkich bohaterów wojny polsko-bolszewickiej roku 1920, ale szczególnie wspomnieć tego, przed którego obeliskiem symbolicznym, właśnie już w tej chwili grobem, się zgromadziliśmy, porucznika Jerzego Pieszkańskiego, który mając lat 18 przybył do Polski z dalekiej Ustizny Nowogrodzkiej. Tutaj w Polsce wstąpił w szeregi marynarki wojennej. Od sierpnia 1920 roku patrolował Wisłę na odcinku Warszawa-Modlin-Płock-Włocławek jako dowódca statku holownika ORP Moniuszko. 14 sierpnia kawaleria rosyjska dotarła do Bobrownik. Tego samego dnia z Torunia
wyruszyło kilka statków, właśnie między innymi dowodzony przez porucznika Pieszkańskiego holownik Moniuszko. Na wysokości ruin nieopodal tutaj znajdujących się Bobrownickiego Zamku załoga dostała się pod ogień wroga, jednostka zaczęła nabierać wody. Porucznik Pieszkański osadził statek na mieliźnie, rozpoczęła się nierówna walka. Ranny w obie nogi porucznik ginie od wrogiej kuli. 20-letniego żołnierza pochowano tu, gdzie zginął, w Mikorzynie, ale we wrześniu tego samego roku jego ciało przeniesiono do wojskowej kwatery cmentarza we Włocławku. Wolność, jak mówił ksiądz Józef, przepraszam, Tischner, nie jest może najwyższą wartością człowieka, ponieważ służy prawdzie i dobru, ale jest wartością podstawową, bez której nie ma mowy o odbudowie osobowości, osobowej tożsamości człowieka. Niech zatem te wartości, wolność, prawda, dobro, ojczyzna, za które ginęli żołnierze bitwy 1920 roku, trwają w nas i w naszym narodzie. Idą szczerze.